Witaj w programie Nowa Ona. Cieszymy się, że z nami jesteś. W naszym ośrodku wspólnie zadbamy o to, żebyś znów poczuła się ze sobą dobrze. Wspólne warsztaty i treningi sprawią, że twoja rodzina i ty znów będziecie szczęśliwi. Będziesz miała także szansę popracować nad swoimi uczuciami i emocjami. Znajdziesz i zaakceptujesz tu swoją kobiecość. To będzie owocny czas. Na prośbę władz powstał program Nowa Ona, w ramach którego na terenie kraju powstały ośrodki przywracające kobietom poczucie wstydu. Proszę, podaj swoje imię. Lilith. Proszę, podaj swoje imię. Lilith. Proszę, podaj swoje imię. Lilith. Rozumiem. Odczytam teraz oświadczenie, które będziesz musiała podpisać, jeśli chcesz zostać tutaj z nami. Ma pani może długopis? Nie. Rozumiem. Pani nie jest przygotowana. Nie. To jest nieprawda. Ja nie potrzebuję długopisu. To wy potrzebujecie, żebym go miała. Rozumiem. Proszę o głośną wypowiedź dotyczącą udzielenia zgody na zasady ośrodka. Oświadczenie zostanie nagrane po sygnale. Dostałam pismo oficjalne, urzędowe. Rozumiem. Proszę powiedzieć, że zgadza się pani na nasze zasady. Proszę powtórzyć po sygnale. Przecież z tego papieru wynika, że muszę się zgadzać. Rozumiem. Proszę podać swój stan cywilny. Proszę podać odpowiedź po sygnale. Panna, mężatka, rozwódka czy wdowa? Wolna. Rozumiem. Wdowa? Rozwiedziona. Dzieci? Nie mam. Proszę? Nie mam. Zawód? No jakiś tam mam. Za chudy. No zawód mam, no. Jakiś tam. Ale nie chcę powiedzieć, bo jak się to wszystko skończy, to zamierzam się rozejrzeć za czymś innym. Lubię pracować z liczbami, a nie z ludźmi. Ludzie mnie nudzą. A liczby mnie pociągają. Mam ścisły umysł. Lubię tabeleczki, cyfereczki, no. Ale tego nie musi pan tam nagrywać czy notować. Zostanie pani tutaj, dopóki nie uznamy, że odruchy odpowiedzialne za odczuwanie wstydu zostały u pani przywrócone tak, aby mogła pani wrócić na łono społeczeństwa. Żeby pani czuła się dobrze i żeby inni czuli się dobrze z panią. Jeśli rozumie pani tego typu działanie, proszę o głośne potwierdzenie po sygnale. Wiem, jak działają ośrodki, proszę pana. Byłam już paru wcześniej. Rozumiem. Raz na jakiś czas będzie przysługiwało kieszonkowe na zakupy. Nie. Ja potrzebuję z góry na papierosy. Rozumiem. Nie rozumie pan, bo jestem dopiero co po kursie z nerwicy natręstw i mam kompulsywną potrzebę trzymania czegoś w ustach i nie będę ssała palców. I potrzebuję tych fajek teraz i potrzebuję na zapas. Rozumiem. Palenie w ośrodku jest surowo zabronione. Rozjaj. Po sygnale usłyszy pani wskazówki dotyczące dalszego postępowania.